Komunizm a socjaldemokracja. Kapitalizm narodził się w Anglii i w XIX wieku prawo głosu było zarezerwowane dla najbogatszych. Nic więc dziwnego, że rodzący się tam ruch robotniczy łączył hasła ekonomiczne, wyższe pensje, krótszy czas pracy z walką o prawo głosu dla robotników. W wyniku długotrwałej walki robotnicy europejscy w końcu uzyskali prawo głosu i dlatego też powstały partie socjaldemokratyczne, których zadaniem było reprezentowanie ruchu robotniczego w parlamencie. Wywalczenie prawa głosu dla robotników uważano jako sukces. Pokładano wiarę w to, że teraz jak już robotnicy są w parlamencie, to los robotniczy się polepszy. Na początku XX wieku przedstawiciele robotników byli w parlamentach w większości krajów europejskich. Był to czas, gdy europejskie mocarstwa imperialistyczne podbiły świat i do Europy napływały gigantyczne zyski pochodzące z wyzysku kolonialnego. Mocarstwa imperialistyczne potrzebowały zdrowych rekrutów do swoich kolonialnych armii i dlatego też zdecydowano się na ograniczenie dzikiego kapitalizmu, który fizycznie wyniszczał rodziny robotnicze. W Europie skracano czas pracy i zaczęto wprowadzać elementy socjalu. Socjaldemokratyzm jako ruch polityczny narodził się w krajach imperialistycznych. Na początku XX wieku stosunki kapitalistyczne wprowadzono już na całym świecie, ale tylko w krajach imperialistycznych możliwy był kompromis między burżuazją a robotnikami. Burżuazja europejska w brutalny sposób wyzyskiwała pracę robotników czy też niewolników w koloniach. Najbardziej drastycznym chyba przykładem była produkcja kauczuku w belgijskim Kongo, która doprowadziła do śmierci 8 milionów ludzi. Burżuazja belgijska nie wchodziła w kompromisy z Kongijczykami. Za brak dostarczenia odpowiedniej ilości kauczuku obcinano ręce. Nic więc dziwnego, że w koloniach czy krajach uzależnionych od Europy socjaldemokratyzm nie powstał. W krajach takich jak Chiny robotnicy mogli się organizować tylko pod sztandarem rewolucji. Socjaldemokratyzm to ruch, który narodził się w Europie i jego filarem był kompromis między robotnikami i burżuazją na bazie rasistowskiej, na bazie solidarności między białymi socjaldemokratami i białymi kapitalistami. Europejscy socjaldemokraci ostatecznie zdradzili sprawę robotniczą podczas wybuchu I wojny światowej. Zamiast międzynarodowego strajku przeciwko wojnie, wybrali solidarność z własną burżuazją i popierali wysyłanie robotników na front i bezsensowną imperialistyczną rzeź. To właśnie zdrada przywódców socjaldemokratycznych doprowadziła do rozłamów w międzynarodówce socjalistycznej i opuszczenia tej organizacji przez prawdziwych internacjonalistów, czyli komunistów z Leninem na czele. Po zwycięstwie rewolucji październikowej w Rosji socjaldemokraci zdradzili raz jeszcze i popierali imperialistyczne interwencje przeciwko ZSRR. Socjaldemokraci są przeciwnikami demokracji robotniczej w formie władzy rad i opowiadają się za burżuazyjnym parlamentaryzmem. Po I wojnie światowej socjaldemokraci niejednokrotnie zaczynają zdobywać władzę w krajach imperialistycznych. Ujawnia to w pełni rasistowski charakter tego nurtu politycznego, który kontynuuje rasistowskie zniewolenie kolonialne. Nawet jeśli rządzący socjaldemokraci we Francji czy w Wielkiej Brytanii rzucają wtedy europejskim robotnikom marne ochłapy z burżuazyjnego stołu, to równocześnie prowadzą oni imperialistyczną politykę w koloniach. Apogeum socjaldemokratyzmu przypada na okres po II wojnie światowej, kiedy to ekspansja ZSRR i powstanie bloku wschodniego rzuciło blady strach na zachodnioeuropejskich imperialistów. Za amerykańskie dolary z planu Marshalla zaczęto budować państwo opiekuńcze. Warto tutaj podkreślić, że reformy społeczne, które zrobili socjaldemokraci, zawsze były spowodowane czynnikiem zewnętrznym. Pod koniec XIX wieku była to ekspansja imperialistyczna Europy, a po II wojnie światowej zwycięstwo ZSRR. To nie działania socjaldemokratów, ale tymczasowa zdolność europejskich imperialistów do kompromisu spowodowała względne polepszenie dla europejskich robotników. Przejęcie władzy w ZSRR przez rewizjonistów, którzy szukali pokoju z obozem imperialistycznym, ośmieliło zachodnią burżuazję. W latach 70. nastąpił proces demontowania zdobyczy społecznych, który uległ przyspieszeniu po rozpadzie ZSRR. Od prawie 50 lat termin reformiści przestaje mieć sens, gdyż socjaldemokraci nie są w stanie przeprowadzić już żadnych pozytywnych reform. Dzisiejsza neoliberalna burżuazja otwarcie idzie na wojnę ze światem pracy i socjaldemokraci nawet nie są w stanie zatrzymać procesu demontażu państw opiekuńczych. Zresztą europejskie partie socjaldemokratyczne same przejmują dziś program neoliberalny, czego przykładem jest niemiecka SPD Gerharda Schrödera, brytyjska Labour Party Tony'ego Blaira czy francuska partia socjalistyczna François Hollande. Socjaldemokraci kapitulują przed kapitałem na każdej linii. Nawet tak zwani radykalni socjaldemokraci, jak grecka Syriza, okazała się bezradna wobec neoliberałów z Komisji Europejskiej i to właśnie Syriza podjęła się haniebnego zadania demontażu greckiego państwa opiekuńczego. W
Współcześni socjaldemokraci są odpowiedzialni za imperialistyczną politykę krajów NATO. Tony Blair i Leszek Miller wysłali wojska do Iraku, a wojny Holanda nawet trudno zliczyć. Warto to też podkreślić, że swego rodzaju socjaldemokratą był też Barack Obama, który przedłużył okupację Afganistanu i istnienie obozu koncentracyjnego w Guantanamo. Partie socjaldemokratyczne od kilkudziesięciu już lat reprezentują przede wszystkim interesy klasy średniej, a w przypadku polskiej SLD to nawet post-PZPR-owskiej burżuazji. Socjaldemokraci już dawno temu odrzucili walkę klasową na rzecz dialogu społecznego, który to zawsze oznacza realizowanie poleceń kapitalistów. Socjaldemokraci europejscy aktywnie zaangażowali się w imperialistyczną integrację unijną. To właśnie socjaldemokraci są głównymi rusofobami w Europie i organizują na świecie imperialistyczną ekspansję pod hasłem niesienia demokracji. Socjaldemokraci u władzy są znacznie bardziej agresywni militarnie niż partie prawicowe. Przykładem może być agresywna polityka Francji Hollanda, który zaangażował Francję w 7 konfliktów militarnych. Polscy socjaldemokraci przejęli wszystkie grzechy zachodnich kolegów, dorzucając do tego antykomunizm. Szkoda tutaj mówić o SLD jako organizacji jawnie imperialistycznej i neoliberalnej. Powiem więc dla porządku, że SLD wysłało polskie wojska do Afganistanu i Iraku, a także wyraziło zgodę na istnienie w Polsce tajnych baz CIA. SLD w latach 2001-2005 prowadziło neoliberalną politykę gospodarczą, której przejawem był plan Hausnera. To SLD wprowadziło Polskę do UE na niewolniczych warunkach, które zmuszało Polskę do likwidowania polskiego przemysłu. To SLD w końcu dogadywało się z Kościołem i nie ruszyło palcem w bucie w sprawach światopoglądowych. SLD jest odpowiedzialna za antykomunistyczną konstytucję i to socjaldemokrata Kwaśniewski wprowadził Polskę do NATO, czyli Sojuszu Zachodnich Krajów Imperialistycznych. Unia Pracy, która w latach 2001-2005 była w koalicji rządzącej i ponosi na równi z SLD odpowiedzialność za to wszystko. To samo dotyczy spadkobierców UP z partii Razem. Partia Razem ostatecznie zrezygnowała z czerwonego sztandaru na rzecz fioletowej szmaty, a na swoich mityngach skanduje hasło Precz z komuną. Razem to partia zrzeszająca wielkomiejską klasę średnią i do niej też adresuje swój program. Socjaldemokraci w swoim postępowaniu nie kierują się programem, ale koniunkturalizmem. Przykładem takiej socjaldemokratycznej ekwilibrystyki jest Piotr Ikonowicz, który na polskiej scenie politycznej spróbował już chyba wszystkiego. Zaczął od udziału w antykomunistycznej opozycji demokratycznej i w ten sposób dołożył swoje 3 grosze do rozpieprzenia PRL-owskiego państwa opiekuńczego. Później razem z antykomunistycznymi emigrantami z Anglii reaktywował PPS. Następnie razem z post-PZPR-owską burżuazją skupioną wokół SLD 2 razy trafił do Sejmu. Pod koniec drugiej kadencji Ikonowicz zaczął myśleć o prezydenckim stołku i by się jakoś odróżnić od Kwaśniewskiego, zezwolił na radykalizm w młodzieżówce PPS. Później kilka organizacji mu się rozpadło, aż trafił w objęcia wicepremiera Leppera. Lepper stracił już wtedy otoczkę z chłopskiego radykała i był już wtedy skompromitowany udziałem w pisowskim rządzie. Po Lepperze Ikonowicz na krótko został anarchistą i wstąpił do inicjatywy pracowniczej, a później związał się z milionerem Palikotem. Dzisiaj Ikonowicz regularnie pielgrzymuje do ministra Ziobry i aż strach pomyśleć, kto będzie następny. Tego rodzaju polityczne zakręty są możliwe w organizacji autorytarnej, która jest oderwana od zorganizowanego ruchu robotniczego. Robotnicy zjednoczeni w fabryce znają swoją siłę i dzięki temu mają swoją godność. Takiej siły niestety nie mają skupieni wokół Ikonowicza lokatorzy, którzy są żywiołem łatwo podatnym na manipulacje, a posiadający dużą charyzmę Ikonowicz bezwzględnie to wykorzystuje. Na końcu warto tutaj dodać kilka słów o nurcie politycznym, który co prawda socjaldemokratyczny w teorii nie jest. Mowa o trockizmie. Trocki w latach 30. wzywał swoich francuskich sympatyków do stosowania taktyki entryzmu w partii socjalistycznej. Wierni naukom swojego mistrza, trockiści wlekli się dziś za socjaldemokracją. Jest to nieodwzajemniona miłość mająca charakter masochistyczny. Wymieniać można długo, od wyrzucenia przez Ikonowicza z nurtu lewicy rewolucyjnej z PPS, do wyrzucenia trockistów z władzy rad ze seldowskiego pochodu. Trockiści są jednak jak muchy i mimo, że socjaldemokratyczni wodzowie się od nich odpędzają, to oni i tak zawsze gdzieś przysiądą jak mucha na kupie. Przykład Róży Luksemburg pokazuje, że socjaldemokraci to nasi śmiertelni wrogowie. Komuniści nie boją się partii jawnie popierających burżuazję. Partie takie są skazane na klęskę, jak pokazuje przykład nieboszczki Unii Wolności czy wieczne próby Korwina-Mikke dostania się do parlamentu.
Naszym prawdziwym wrogiem są hipokryci, którzy obiecują robotnikom świetlaną przyszłość, a następnie wbijają im nóż w plecy. Droga do obalenia kapitalizmu wiedzie przez dotarcie do mas pracujących. To nie partie jawnie burżuazyjne będą z nami rywalizować o ten elektorat. O ten elektorat będziemy walczyć z socjalzdrajcami. Komuniści nie są częścią jakiegoś lewicowego sojuszu. Nikt zresztą tego sojuszu z nami nie chce, o czym świadczy lewicowy antykomunizm. Skandowanie przez Razem hasła Precz z komuną, czy też jazgot Agaty Nosal-Ikonowicz narzekającej na obecność młotów i sierpów na pochodzie pierwszomajowym, to tylko wierzchołek góry lodowej. Dodać do tego należy ataki Krypola na komunistów w Łodzi, czy agresywne działanie Antify. Nienawidzą nas, gdyż obnażamy ich hipokryzję. Powtarzamy otwarcie na każdym kroku, że kapitalizmu zreformować się nie da. Oni wiedzą, że oszukują masy i dlatego tak bardzo się nas boją, byśmy ich przed masami nie zdemaskowali. Ale ta cała żałosna antykomunistyczna krucjata nas nie powstrzyma, a miejsce kapitalizmu i socjaldemokratów prędzej czy później będzie na śmietniku historii.